Bardzo dziękuję panu Leszczyńskiemu za zaproszenie, ale nie na spotkaniu z panem Leszczyńskim zaczyna się moja historia spotkań z tym szlachetnym gronem i w tym szlachetnym gronie. Zaczyna się ona od mojego ponownego spotkania z profesorem Włodzimierzem Karpowiczem. Powtórnego spotkania, bo pierwsze spotkanie nastąpiło wiele lat wcześniej, w latach 80. w Lublinie, gdzie profesor Karpowicz rozpoczął studia filozoficzne i również organizował niezależny związek studentów KUL-u i właściwie dzięki niemu, czy też wspólnie z nim doprowadziliśmy do tego, że zostałem członkiem MZS-u Kulawskiego i właściwie to była moja jedyna przynależność, nie całkiem partyjna, ale polityczna. Nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej i nie jestem. Oczywiście przyszłość jest niepewna. W tej chwili nieokreślona. Reprezentuję kawałek, właściwie fragment Bielska, nie Białej, tylko Bielska, tak reprezentuję pod względem ziemskim. I dziękuję panu szlachetnemu Leszczyńskiemu za to, że mogę być tutaj jako urodzony bielszczanin i mogę ten fragment bielskiej ziemi reprezentować. Tak jak to drugie spotkanie z profesorem Karpowiczem było dla mnie okazją do poznania jego bardzo mądrych koncepcji filozoficznych. Jestem wdzięczny mu za to bardzo. Tak, jestem bardzo wdzięczny panu Leszczyńskiemu za to, że tak mądrze i tak żywo wprowadza nas, czy też przypomina nam o tym, że istnieje historia, ta historia, historia Polski oczywiście, ta historia Polski znowu ożywa w nas i możemy w tej historii uczestniczyć, bo różnie to bywało w szkole z tą historią i najczęściej na historii myślałem o podróżach, a nie o tym, co mówili ci nasi biedni nauczyciele na temat tych różnych fragmentów wybranych z przeszłości Polski. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jest okazja, żeby sobie przypomnieć, co to jest Polska i jaka jest historia. No i tutaj dzisiaj mamy kwiecień, 2.15, jesteśmy w Kętach. To znowu nie jest przypadek, że jesteśmy w Kętach, tylko tutaj widzę olbrzymi, istotny przyczynek do tego naszego dzisiejszego tutaj spotkania znowu w Opatrzności, ponieważ Kęty, Jan, Kanty to jest dowód na istnienie udziału Opatrzności w losach niektórych osób, niektórych środowisk, a szczególnie w losach Jana Kantego. I wyobrażałem sobie, że będzie dzisiaj można pokazać kilka zdjęć, ale jesteśmy tutaj w takim gronie bardziej kameralnym, dlatego króciutko przypomnę Państwu, że jeżeli mówimy o Janie Kantym, to mówimy o XIV wieku. O XIV wieku. W związku z tym dobrze byłoby sobie króciutko przypomnieć o tym, co to znaczyło, co znaczył XIV wiek i jaka była sytuacja polityczna. Króciutko, pamiętacie,
na Białce granica między Królestwem Polskim a księstwami śląskimi. Królestwo Polskie, Kazimierz Wielki, Jagiellonik, fantastyczny rozwój. Z kolei dzielnice tutaj te śląskie, to małe księstwa rządzone przez lokalnych władców, przez lokalne środowiska. I sytuacja, w której środowiska, które zorganizowane zostały przez osoby pochodzenia najczęściej zachodniego, południowego, są organizowane. I jak pamiętacie Państwo, bardzo ważne dla Polski takie postacie jak na przykład Jadwiga Śląska, która tutaj organizowała w ramach klasztorów cysterskich, w ramach tego ruchu administracyjnego i edukacyjnego, oświeceniowego te środowiska wokół Wrocławia, te środowiska północne. Pochodziła z Bawarii, była księżniczką z Andeksu, była księżniczką bawarską, niemiecką. I jeżeli przypomnimy sobie na przykład jej siostrę, świętą Elżbietę, która funkcjonowała na terenie Węgier, to okazuje się, że te koncepcje administracyjno-gospodarczo-oświatowe były pochodzenia nie polskiego, tylko były pochodzenia obcego. W związku z tym istniała sytuacja, gdzie ktoś obcy proponuje coś nam, Polakom, proponuje nam rozwiązania, uczy nas tych rozwiązań, czy też te rozwiązania nie bardzo zgodne z naszymi koncepcjami wprowadza, realizuje czy nawet zmusza do wypełniania tych koncepcji. Oczywiście, które były bardzo wartościowe i bardzo szlachetne. I co się dzieje tutaj ważnego właśnie na styku Królestwa Polskiego i tych księstw śląskich? No, dzieje się coś fantastycznego, mianowicie uważam też bardzo ważna postać ojca Jana Skent. Tutaj jest ważna do zasygnalizowania i ważna dla każdego z nas, mianowicie ojciec Jana Skent był w stanie zorganizować wówczas w XIV wieku współpracę z włoskimi handlarzami i z włoskimi kupcami i bardzo skutecznie rozwinął na terenie Żywca i okolicy handel Żywcem. Doprowadził do rozkwitu rodzinne, środowisko, i tak dalej. Został nawet kandydatem, czy może nawet burmistrzem Żywca. I on potrafił zorganizować jako tutaj mieszkaniec tego regionu, czyli tutaj znowu polska krew, kęcka krew, tutaj człowiek pochodzący z tego regionu, był w stanie zorganizować tak funkcjonowanie swojego działania, że współpracował z bardzo wymagającymi środowiskami Włoch. Wszyscy dobrze wiemy, jak wysoko stała kultura włoska w tamtym czasie. Czyli tutaj jest pierwsza bardzo ważna postać. Oczywiście matka, znaczy żona, która współuczestniczy w prowadzeniu tej całej rodziny. Oczywiście dobrobyt, spokój, równowaga fizyczna, psychiczna doprowadziła do tego, że pojawił się syn, pojawiło się dziecko, które nie musiało w tym XIV wieku bać się o jakieś, o,
nie musiało się bać, nie pojawiła się sytuacja braku dobrobytu. Czyli ten chłopak mógł się rozwijać i on się rozwijał fantastycznie. I ponieważ był przypisany do tego rodu handlarzy, miał stać się jednym z nich, miał funkcjonować jako prowadzący ten interes ojca. No i tutaj pierwszy raz takie dotknięcie palca Bożego, mianowicie ten chłopak okazuje się bardzo wrażliwym na muzykę, bardzo wrażliwym na to piękno muzyki i kościół, w którym słuchał tych utworów, był częstym miejscem jego pobytu i w czasie jednego z tych pobytów na tyle zachwycił się pięknem tych kompozycji, że stwierdził, że to jest, znaczy stwierdził, poczuł, że to jest jego droga, że to jest jego powołanie, zgłębienie tajemnicy tego piękna, które, powtarzam, XIV wiek i te kompozycje sakralne, i zachwycił się tajemnicą sakrum, chyba tak to można powiedzieć, tak. Tajemnicą sakrum. W rodzinie oczywiście szok, ojciec nie zgadza się na studia teologiczne, jest to wykluczone, mimo tego sprzeciwu Jan decyduje się na opuszczenie domu, decyduje się na studia w Krakowie, decyduje się na studia w bardzo takiej elitarnej już wówczas Akademii Krakowskiej, gdzie studiowali ludzie właśnie z całej Europy. Czyli tutaj mamy skromnego chłopaka z Kent w Krakowie, prawda? I ta tutaj odwaga olbrzymia, odwaga sprzeciwienia się bardzo aktywnemu i świetnie funkcjonującemu ojcu. Bieda, właściwie wszystko, co najgorsze się mogło zdarzyć. Jan przechodzi te wszystkie przeciwności i bardzo szybko okazuje się, że jest wybitnym młodym człowiekiem, błyskawicznie rozumie, błyskawicznie łapie, błyskawicznie orientuje się w tych abstrakcyjnych i nieznanych w tym środowisku koncepcjach. I co się tutaj dzieje świetnego jeszcze i ważnego? Mianowicie Kant zafascynował się Augustynem, tym sławnym Augustynem, który między innymi napisał wyznania, znaczy swoją historię życia w wyznaniach i napisał dzieło Boże. I Kant przepisuje dzieła Augustyna, publikuje te koncepcje wybitnej postaci, publikuje na terenie Krakowa, na terenie Polski Południowej i tłumaczy. I tu jest bardzo ważna rzecz, mianowicie w dziełach Augustyna jest zawarta historia człowieka wybitnego intelektualnie i osobowościowo, właściwie mistrza ówczesnej erystyki, środowisk prawniczych, właściwie no, pupilka ówczesnych środowisk rzymskich, który dotknąwszy tego, co jest możliwe, co było możliwe dla kogoś żyjącego w III wieku po Chrystusie, stwierdził niedoskonałość tej materii, tej rzeczywistości takiej właśnie materialnej i zawrócił, właściwie na szczycie swoich osiągnięć, swojego dobrobytu, zawrócił w stronę ducha, w stronę sakrum, w stronę, którą proponuje chrześcijaństwo. Przeszedłszy wielką osobistą tragedię, łącznie ze stratą najbliższych osób, nie
nie poddał się zwątpieniu, zniszczeniu, nie uległ i nawróciwszy się odbudował swoją no, świetność, z tym, że już na drodze właśnie tej duchowej. I oczywiście bardzo szybko znowu został uznany społecznie za postać wartościową. Stał się jednym z bardziej uznanych i szanowanych w IV wieku postaci takich właśnie postaci naukowych, w naukowy sposób tłumaczących prawdy wiary. A mówimy o kim? O świętym Augustynie? O Augustynie cały czas, tak. Czyli tutaj Kanty przedstawia w tych środowiskach Polski Południowej koncepcję Augustyna, prawda? Czyli jest tym kimś, kto przynosi, tak jak na Zachodzie do Polski przyniosła pewne koncepcje Jadwiga, zwana później Śląską, czyli Hedwig von Schlesien, przynosi tutaj do Polski, tam Jan Kant przenosi tutaj z Włoch to, co najlepsze i uczy tych koncepcji tego duchowego rozwoju polską młodzież, polskich mężczyzn. Bo święty Augustyn się kojarzy z prawem naturalnym, czyli on w tej konwencji to przedstawił. Czy ja się mylę tutaj, jeżeli chodzi o Kantego, czy on... Augustyn to jest wybitna postać mentalnie, czyli to jest najwyższych lotów... Filozof, który doszedłszy do, to raczej można byłoby z Pascalem go troszkę porównać, Pascal, który przy pomocy intelektu tłumaczy istnienie Boga. Tak samo tak Augustyn też mentalnie tłumaczy istnienie absolutu i nawraca sam siebie na katolicyzm. I ponieważ właśnie ktoś taki był potrzebny tutaj na południu Polski, ja myślę, że można by było właśnie taką rolę takiego luminarza, tego intelektualnego poznania sakrum potraktować właśnie Jana Skent. Czyli tutaj to jest bardzo ważna rola Jana Skent i Skent, w którym jesteśmy, prawda? Tak. Czyli tutaj jest... Czyli można by go wpisać w panteon największych polskich filozofów, tak? Jana Skent. Tak, jak najbardziej. Największych polskich filozofów, którzy stali się do tego stopnia ważnymi, że zostali uznani przez Kościół za świętych. Podobnie jak Augustyn w sumie. Tak jak Augustyn i Wojtyła i tak dalej. Czyli tutaj mamy skromnego chłopaka Skent, który studiuje koncepcje największych filozofów średniowiecznych czy starożytnych i wyrasta ponad to środowisko, proponuje coś nowego i zostaje uznany przez Watykan za świętego. Czyli tu jest, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery powody, dla których fakt, że jesteśmy tutaj w Kętach dzisiaj, nie byle, że jest to bardzo ważne, prawda, że jesteśmy w Kętach i że możemy tutaj to nazwisko, możemy koncepcje Jana Kantego wykorzystywać, możemy je propagować, możemy je kontynuować. Bo jak na tym tle ma się po prostu postać świętego po prostu... Którego? Tomasza Zakwinu. Ano, więc właśnie, dziękuję, że to przypomniałeś mi. Oczywiście tutaj postać Tomasza Zakwinu, świętego Tomasza Zakwinu, to jest właściwie taki młodszy kolega trochę Jana Skent, dlatego że święty Tomasz Zakwinu to są lata 1260 i to był człowiek, który tutaj był szlachetnym potomkiem arystokracji włoskiej, książąt akwińskich, który również był przypisany do tej służby takiej administracyjnej ówczesnej, ale właśnie poprzez swoją wrażliwość tutaj z kolei intelektualną, bo Tomasz zachwycił się filozofią, do tego stopnia zachwycił się filozofią, że rzucił
ten dobrobyt księcia Akwińskiego zbudował się w stosunku do matki, zbudował się w stosunku do ojca, do wszystkiego, w czym funkcjonował i w czym się wychował, i uciekł do Paryża, do klasztoru, po to, żeby studiować filozofię. Czyli znowu tutaj podobna biografia. Podobno, ja myślę, że Kanty mógł nawet czerpać. No na pewno. Dziedzictwa. Tak, dziedzictwa Tomasza. Oczywiście święty Tomasz Akwinu to człowiek, który przypomniał ważność Arystotelesa starożytnego i też go tłumaczył i interpretował i wprowadzał. Oczywiście święty Augustyn również nie był obcy koncepcją arystotelesowskim. Jest to właściwie ten jeden krąg, który wyznaje współistnienie duszy i ciała i tak jak to bardzo ładnie w starożytności określił Arystoteles, że dusza jest formą konstytuującą materię, czyli dusza jest tą częścią człowieka, która animuje rzeczywistość. I właśnie Jan Skent animował tą rzeczywistość tutaj środowiska kęckiego, animował intelektualnie, bo wprowadzał te koncepcje augustyńskie. Dalej, przez 50 lat był profesorem Akademii Krakowskiej, późniejszej Akademii Jagiellońskiej, czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czyli wyobraźmy sobie, ilu on studentów musiał właśnie nakierować na tą drogę. Formować, tak. To tej duchowości przez 50 lat, tak? Uczył młodzież. Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy znowu o Janie Skent, to trzeba powiedzieć, że bardzo szybko opatrzność też uznała jego drogę. Towarzyszyło jego życiu kilka cudów. Taki jeden z ciekawszych to ten, że kiedyś w Krakowie przechadzając się plantami zauważył kobietę, która wypuściła z rąk, chyba z biedy, z głodu, z zimna, dzbanek z mlekiem, dzbanek się rozbił, mleko się rozlało. Jan podszedł do niej, pomógł jej poskładać te skorupki i co? I skorupki się połączyły w nowy dzbanek się napełnił nowym mlekiem, może nawet jeszcze lepszym mlekiem. No i mamy taką kanę galilejską. I mamy taką tutaj właśnie kanę podobnych wydarzeń o charakterze cudownym było jeszcze wiele. Również młodzież uwielbiała Jana Skent. Był przez nich uznawany za jednego z najulubieńszych profesorów. Zresztą dbał o młodzież, dzielił się tym, co miał z młodzieżą. Właśnie nie dbał o te zaszczyty takie doczesne, które przysługiwały profesorom i z których mógł korzystać. I nawet oddawał to, co miał tym studentom, wiedząc o tym, że pochodzą oni z różnych środowisk biednych, trudnych i nie jest łatwo zaistnieć w Krakowie na uniwersytecie i tam spełnić te rygory. I jeszcze teraz tak króciutko kończąc tutaj to, co jest ważne według mnie u Jana Skent, to, że właśnie ta jego intelektualność, mogłaby być jakimś takim też wyznacznikiem określania przez nas tutaj obecnych wymogów co do kandydata na przyszłego prezydenta Polski. Ale jeszcze tutaj przy okazji chciałem się zapytać pana jako autorytetu, autoritas, prawda? Odnośnie przypisania Kantemu tych poglądów filozoficznych, które nazywamy koncyliaryzmem, prawda? Bo jemu się to przypisuje. Czyli jakby to tak wyjaśnić tutaj nam i wyjaśnić tym, którzy oglądają, co to jest koncyliaryzm? Dlaczego przypisano to Janowi Kantemu?
ten pogląd filozoficzny. Jan Skent był jednym ze zwolenników tej koncepcji koncylializmu. A króciutko, na czym tutaj polega, na czym polega to zagadnienie? Jak pamiętamy wszyscy, papież ma przywilej nieomylności, prawda? Jest dogmat o nieomylności papieża. No, tak jest, to tutaj z tym dyskutować. Jan Skent był zdania, że w czasie trwania synodu ta nieomylność papieża, to zdanie, nieomylność papieża jest, że nieomylny jest synod i koncepcje synodu mają wyższą rangę, jeżeli tak można powiedzieć, są ważniejsze na ten czas trwania synodu niż koncepcje papieża. Czyli tutaj papież w czasie trwania synodu współpracuje, dialoguje, liczy się z opinią biskupów, prawda, synodalnych. Także to jest tutaj, myślę, bardzo mądre. Bardzo można mądre. Na grunt król Sejm Walny. Oczywiście. Bardzo proste. Ja bym to powiedział w innej formie. W związku z tym, że papież miał nieomylność i zaczął uczestniczyć w grupie, czyli w synodzie, czy jego nieomylność zeszła na całą tą grupę? Może i tak. W ten sposób. Że skoro rozszerzyła się. Ale przez jego obecność, tak. Przez jego nieodwrotnie. Nie, że oni mieli nieomylność, a papież tylko jakby tylko przez obecność, tak? Przez obecność, funkcjonowanie w grupie, on jakby ta łaska zaczęła spływać na wszystkich. W związku z tym on nie mógł wtedy uznawać, że on tylko jest nieomylny. Ta grupa była nieomylna. Tak, i to trzeba zauważyć. To jest koncepcja, która właśnie wydaje mi się jest bliższa niż mówienie odwrotnie, tak? Że jakby to nie ma powiązania, jest. Papież był nieomylny, skoro rozmawia, współpracuje i przekazuje, jakby właśnie wymienia poglądy z tą grupą, która została dopuszczona, to w tym momencie ta łaska spływa na wszystkich, bo on jest tym pośrednikiem, tak? Papież jest pośrednikiem, jest nieomylny i ta łaska przez niego przepływa. To w wielu przypadkach jest to namacalne, tak? Tak się mówi, tak występuje, że przez człowieka przepływa na innych, tak? Nieodwrotnie, tak? Skoro on jest uświęcony, który on jest święty, zostanie świętym, a więc ta łaska spływa przez niego dla innych. Ten kanał się uruchamia, tak? I w tym momencie jest to właśnie uruchomienie tego kanału przez papieża, tak? Skoro my uznajemy, to automatycznie my jakby czerpiemy energię od tego papieża, a więc stajemy się jednością, a jak jesteśmy jednością, to jesteśmy nieomylni, tak? I w tym momencie papież, dając nam tą energię Boga, uznaje nas za nieomylnych. I jakby wszyscy inni to samo zaczynają uznawać, bo jesteśmy jednością. W ten sposób tworzymy tą jedność, tworzymy tą wspólnotę uprawnioną do jakby podejmowania decyzji, tak? I to z tego się bierze. Ja bym chciał tylko dodać, drodzy Państwo, może nawet przejdę na tamto stanowisko. Ja bym chciał, żeby Pan... Nie. Ja bym chciał, żeby Pan został i... Tylko sekundkę jeszcze. Teraz czas minął, więc... Ale to rozpoczynamy nowe. Ja bym chciał, żeby Pan mówił, Pan mówi tak interesująco, że... Drodzy Państwo, ja może się tylko wtrącę. Ja bym chciał, żeby Pan Witold kontynuował dalej. Taka przerwa odnośnie dygresji Pana Cezarego Tołusty, prawda? Bo pamiętajcie, przedstawiajcie się, potem też będzie słuchał, to chcę wiedzieć, kto mówił, prawda? Ja tam napisy daję, ale o co chodzi? Ja przecież studiowałem bardzo dokładnie, jak się odbywają teraz synody. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale równolegle, tak się złożyło, od zeszłego roku, też od października, odbywa się synod i on właściwie jest też takim trochę konfederacyjnym, bo co roku ma jest limitowany, to znaczy kolejna sesja będzie za rok, czyli w październiku też. I co się odnosi do Jana Kantego, czyli to dziedzictwo Jana Kantego, że ono funkcjonuje w praktyce? Otóż papież przybywa na ten synod, otwiera i właściwie informuje, ja czytam dokładnie w Osservatore Romano, informuje, że to, co ustalicie, ja to namaszczam, ja to przyjmuję, tak? Czyli on daje władzę tym biskupom synodalnym, tak? Który mówi, że to, co uchwalicie, ja przyjmuję. Czyli nie ma już w tym momencie praktycznie kontrowersji. Nie ma kontrowersji, ponieważ on jakby namaszcza ich
to przekazuję im tą nieomylność, o której mówił pan Cezary Tousty, przekazuję tą nieomylność i na nich. Mówi, ja wam to przekazuję, czyli nie ma konfliktu, że ktoś obraduje za plecami papieża, bo papież musi otworzyć synod. W naszej tradycji, że przejść na grunt Polski, było bardzo podobnie. To król powoływał najczęściej, nie zawsze, sejmy walne. Król rozsyłał sejmy walne, no ale były sytuacje, że król na przykład umierał, albo sytuacje były konfederacyjne, kiedy sejm był powoływany, żeby zdetronizować króla. Mniej więcej jaką mamy tutaj, albo nie ma króla, tak jak w tej chwili, z interregnium. I otóż król przebywał na sejm walny i też to samo mówił, że tutaj was mówił, o co chodzi, i mówi, to co podejmiecie, ja wezmę pod uwagę, te wasze konkluzje ja wezmę pod uwagę. Czyli procedowanie nad prawem było mniej więcej takie, jak proponował Jan Kanty. Znaczy król rezygnował z władztwa prawnego, nie stanowił prawa, tylko mówił, to co wy chwalicie, ja prawdopodobnie przyjmę. Najczęściej to było w formule pewnych konkluzji, król to czytał i mówi tak, na przykład, dajmy przykład prosty, na przykład wysokość podatków. Jeżeli sejm uchwalił, że podatki będą 8%, no to przyjmował to król i mówi, ustalam podatek 8%, czyli on już nie ustalał, on tylko ustalał to, co wypracował sejm. Jeżeli sejm mówił, wypowiadamy wojnę, to król mówi, dobrze, wypowiadamy wojnę. Jeżeli sejm mówił, że nie wypowiadamy wojny, to nie wypowiadał. Inaczej mówiąc, cedował tą swoją władzę na sejm walny, ale ją przyjmował z pokorą. Za bardzo nie zna się przypadków konfliktu, chociaż oczywiście były konflikty takie sztuczne, na przykład małżeństwo Zygmunta Augusta, te inne, boczne. Ale raczej konfliktów na temat skarbowości, wojny i tak dalej nie było, ponieważ król no wiedział, że nie sprzeciwi się takiemu gremium jak sejm walny, ale ja mówię cały czas o polskiej tradycji. I tutaj hołd należy oddać właśnie Janowi Kantemu, który pierwszy, to praktycznie była, można powiedzieć, na te czasy herezja, prawda? No jeżeli ktoś zarzucał papieżowi, to była odwaga cywilna. Jan Kanty był, ponieważ on stricte nie był duchownym, to on zarzucał, bo ja nawet nie wiem, czy to pan Witold uściśli, czy on był, wstąpił do był księdzem, czy nie był, ale jeżeli przyjmuje, że nie był, to on niesamowicie się narażał, prawda? Na przykład groziła mu ekskomunika i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zarzucał papieżowi, znaczy nie zarzucał, tylko, ale on to filozoficznie argumentował, że władza, bo cały czas mamy problem w Polsce, odnosimy się tutaj następnie do problem, między relacją, zobaczcie, prezydenta, któremu coś się odejmuje, jakieś prerogatywy, a przerzuca się na sejm lub vice versa, prawda? I właściwie w Polsce nie wiadomo, kto rządzi. U nas w naszej tradycji była bardzo zbliżona formuła monarchii, bo Kościół jest monarchią. Kościół jest monarchią. Można spokojnie sobie wyobrazić, że papież jest królem, a synod jest sejmem walnym. To nie jest żaden problem. Przecież tam nie wybieramy sobie proboszczów, nie wybieramy sobie biskupów, prawda? To jest monarchia. Tam jest wszystko z góry namaszczane, idzie z góry w dół. Prawda, że namaszcza kardynałów, kardynałowie namaszczają, czyli biskupi namaszczają proboszczów, proboszczowie ewentualnie decydują, kto będzie wikarym. I to jest ta formuła, z góry idzie władza, od Boga w dół, prawda? Nigdy od dołu, to co proponuje na przykład ten ruch demokracji bezpośredniej. I tu Jan Kanty właśnie to mówił, żeby pogodzić teraz, żeby nie było króla jedynowładczego, co się zdarzało, i króla despotycznego, absolutnego. To co zarzucają ci populiści typu demokracja, pan Tanajno, że tam monarchia to traktuje ludzi jak... Nie rozumieją kompletnie monarchii prawdziwej, że monarchia to jest z jednej strony władza od Boga dana królowi, ale król musi współpracować z przedstawicielami wybranymi ziemsko przez posłów, prawda? Musi to brać pod uwagę. To jest bardzo ważna ta koncepcja, żeby zrozumieć, a ta koncepcja wywodzi się od Jana Kantego. Także bardzo bym prosił, żeby pan kontynuował. My tylko na chwilę przeprosimy, bo musimy, tak, prawda? A ja bym prosił, żeby pan skończył z jakąś puentą i tak dalej. Nas nie będzie jakieś 10... Pozwolicie państwo, ja nie chciał, żeby się to, że tak powiem, rozluźniło. Ta atmosfera, bo to jest bardzo intrygująca. Oczywiście my sobie później odsłuchamy to, co pan... Zostało pewnie 20 parę minut, co pan... tak, Witold powie jeszcze. Także oddaję głos i przepraszam, że najgorzej może tak przerwać jest, ale myśli też uciekają, pamiętajcie, drodzy państwo. I też wy umówmy się, jeżeli ktoś chce dodać, to niech tylko podniesie rękę. Tak musimy teraz się umówić, wypracujemy zwyczaje, bo kto komuś coś przyjdzie, na, tak jak pan Zaremu, to bardzo was proszę, nie przerywajcie, tylko podnieście rękę i wtedy prelegent widzi, że ktoś chce dodać, on kończy swoją myśl, nie przerywać mu, kończy myśl, przerywają i druga osoba w tym czasie taką dygresję, ale to musi być bardzo rzeczowe, dygresję na temat, co mówi, żeby nie wybić kogoś z pantałyku. Bo pamiętacie, jak dzisiaj są dyskusje, prawda? Przerywa się komuś. Nie przerywajmy, ale ręką pokażmy, że chciałem w tej kwestii zabrać głos, bo teraz można, bo może ktoś na przykład coś też przejęzyczył się, albo coś nie dopowiedział, to może warto. A taką konwencję sobie ustalmy, bo to jest jakby zagajenie sejmowania też przy okazji. Oddaję głos, dziękuję. Czyli w takim razie...
tutaj mamy początki demokracji takiej. Szlacheckiej, tak, bo to jest szlachecki. Tutaj jest trochę inne jednak, bo tak demokracja powinna być przymiotnikowa. Tak jak jest wieś i wieś królewska, tak, to ma znaczenie. Tak jak jest miasto Kęty i miasto Kęty królewski, bo miasto Kęty jest miastem królewskim, tak samo jest demokracja i może być plebejska, prawda, może być ochlokracja, czyli grupowa, czyli partyjna. To Grecy mówili ochlos, czyli grupa, czyli tłum. Czyli to jest, i dajmy, my mamy nawet w polskim języku te przydawki, takie określenia przymiotnikowe, więc rzeczywiście demokracja szlachecka to mniej więcej wiemy, o co chodzi. Demokracja partyjna też mniej więcej wiemy, o co chodzi. Demokracja bezpośrednia, którą teraz forsuje ta partia, no oni uważają, że wszystko w referendum będziemy robić, prawda? Wszystko będzie w referendum. I tak sami, czyli partia nazywa się demokracja bezpośrednia, więc przymiotnik, do przymiotników dodają dokreślenie jeszcze przymiotnika, jakieś przydawki tam, prawda, inne. Więc oczywiście my, żeby to było zrozumiałe, my reprezentujemy ruch demokracji ludzi szlachetnych. Nie mówimy szlachecka, dlaczego jeszcze tak do końca? Bo szlachta w pewnym momencie zaczęła sobie uzurpować prawo. Odjęła to ludziom, chociaż tak na początku nie było, na sejmach walnych na początku to było i pospólstwo, wszyscy byli. Ale później szlachta uzależniła sobie poddanych i uzurpowała sobie prawo, że tylko oni mają prawo reprezentować. I my z tego chcemy zrezygnować, więc nie jest to stricte demokracja szlachecka, tylko to jest demokracja ludzi szlachetnych. Bo w każdej warstwie, od chłopstwa zaczynając, prawda, pospólstwa i tak dalej, są ludzie szlachetni. Więc trzeba rozumieć, że my idziemy nurtem moralnym, czyli ludzie szlachetni każdej warstwy, my tu się nie pytamy, jaki jest twoje zawód i twoje pochodzenie, każdy ma prawo brać, jeżeli jest człowiekiem szlachetnym. W tej szlachetności też mieści się słowo lach, czyli polskim, tak, żebyśmy nie byli jakimś parlamentem europejskim. Czy człowiek, który się czuje dziedzicem polskości, polskości jako pewnej filozofii, jako bytu narodowego, i to wtedy jest też człowiekiem szlachetnym, bo w środku jest lachem, czyli mówiło się kiedyś zlachcić się, czyli spolszczyć się. Niemcy mówili, że spolszczył się, zlachcił się, czy Ukraińcy mówili najczęściej, że to jest zlachcony. Czyli co znaczyło szlachetny, to znaczy, że jest spolszczony, po polsku myśli. Czyli szlachetnie, jest rycersko, tutaj zbroja wisi, czyli nie tak jak jeło. Dlaczego nie dobijasz wrogów, prawda, po bitwie pod Grunwaldem? On nie pozwolił na to. Dlaczego branek nie gwałcisz? On nie wszystkie odesłał, prawda? Dlaczego tego nie robisz? Przecież taka tradycja. On mówi, nie, tak nie można. To mnie nauczyła Jadwiga, że tak nie wolno traktować. Jeżeli ktoś klęka, nawet w boksie jest taka zasada, prawda, jak ktoś uklęknie, nie wolno mu zadać ciosu. To jest z reguły polskiego rycerstwa. Nie zabijało się kogoś, jak się poddawał. Nie wolno go było zabijać. Więc my, Polacy, odróżnialiśmy się od innych narodów, które w tym czasie wykorzystywały i dokonywały tzw. rzezi, prawda? Mówimy tu o Kozakach, później Kałmukach i innych. Proszę bardzo. I chciałam w temacie powiedzieć, że nawet w czasie II wojny światowej Polacy, Wojsko Polskie okazało szlachetność, że nie minowano. Jesteśmy chyba jedynym kraj, znaczy narodem na świecie, który nie minował, nie zakładał min. Z tego powodu właśnie. Dziękuję. A nie zemściło się to przypadkiem na całokształcie rzeczy? Bo te kraje, które zwyciężały do końca przeciwnika, jak na przykład Rosja, wygrywały całkowicie te narody turańskie. Niszczyły Tatarzy, prawda? I nie było ich dużo. Zniszczyli całe po prostu kontynenty. No ale wie pan, jak jest, nie było dowódcy. Wiecie, pan kierować? Może pan kierować? Proszę, bo to nakręćmy to już. Tak. Bo ofiarami zdominowanych terenów jest zazwyczaj ludność cywilna. Tak. I to o to chodziło. Że nie chcieli oficerowie polscy. Nie, jest to, są różne style funkcjonowania, tak. I tutaj proponuję Państwu styl wywodzący się od Jana Skeli, prawda? Czyli ważność tej szlachetności ludzkiej, która ma charakter moralny i intelektualny, prawda, bo trzeba rozumieć... Ponadczasowy, bo dzięki rozumieniu sytuacji możemy wybrać rozwiązanie etyczne, a nie rozumiejąc sytuacji, kierując się tylko chwilowym jakimś impulsem zemsty, czy też nienawiści, czy złości, no, niektórzy dobijają, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli tutaj mamy Jana Kantego jako wzór Polaka wywodzącego się z tego regionu, czyli kogoś nam bliskiego, kogoś, z kim możemy się też utożsamiać. Tak. Utożsamiać, to jest bardzo ważne. I to może być również postać, która będzie wzorcem dla nas, wybierających kandydata na prezydenta. A potem do parlamentu. A później do parlamentu, tak, 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 tak. Dalej teraz do Krakowa i tego, co się działo z Janem Skent. Proszę sobie wyobrazić w dalszym ciągu, że mamy już początek XV wieku, Akademia Krakowska rozwija się, pojawiają się studenci z innych regionów Europy, przyjeżdżają Włosi, Niemcy, Francuzi, również z terenów wschodnich i co? Jan Skent uczy tam, uczy. Jako Polak, jako profesor krakowski, jako człowiek wybitny, znany już w ówczesnej Europie. Czyli tutaj jest bardzo następna ważna funkcja edukacyjna naszego rodaka, z którego możemy być dumni, na którego się możemy powoływać kogoś, od kogo możemy się uczyć. Dokładnie. Dalej, możemy sobie wyobrazić też króciutko, jaka mogłaby być dalej współczesna funkcja Jana Skent. I tutaj, ponieważ mamy w naszym gronie wiele pań, panie cztery, to króciutko powiem o funkcji, jaką matka Kantego spełniła w jego rozwoju, jaką matka pełniła funkcję w życiu Jana Skent, jaką funkcję pełniła matka świętego Tomasza z Akwinu. Właściwie te funkcje były bardzo podobne, oczywiście oprócz macierzyńskiej. Były to funkcje, które polegały na wspieraniu duchowego i fizycznego rozwoju i Tomasza, i Jana. Akwińska, mimo tego, że nie pochwalała tej ucieczki syna do Paryża z Andeksą, to znaczy z Akwiną, w sumie zrozumiawszy powód, dla którego Tomasz uciekł do Paryża, zaakceptowała ten jego wybór i później pomagała mu w studiach we Francji, czyli zaakceptowała duchową drogę, duchowy rozwój i wolę swojego syna. To było bardzo ważne, czyli tutaj znowu można by było całą psychologię rozwojową współczesną przypomnieć, gdzie ważna jest autentyczność decyzji, autentyczność rozwoju zgodnego z cechami osobowości danego człowieka. No, doprowadziło go to też do mistrzostwa, prawda? Święty Tomasz z Akwinu został znowu wybitną postacią i filozoficzną, i teologiczną, czyli właściwie wspaniały rozwój intelektualny i duchowy. Analogicznie również swoją funkcję pełniła matka Jana Skent, gdzie będąc cały czas w gronie rodziny, ja nie wiem, czy pan pamiętasz, jak się nazywał naprawdę tak z domu Jan Skent, miał inne nazwisko, takie dosyć nie. Trudne. Pochodził z Malca. Pochodził z Malca, tak. Właśnie. Malce to jest sąsiednia wioska. Malec, sąsiednia wioska. Pełniła tą funkcję żony, matki, opiekunki i jednocześnie też była w stanie wspierać, mimo sprzeciwu męża, rozwój Jana i właściwie cały czas nim, w jego rozwoju cały czas uczestniczyć i właściwie matce zawdzięcza swój rozwój, czy też opiekę
którą od matki otrzymywał. Na koniec ten konflikt między ojcem a Janem rozwinął się bardzo dramatycznie i zakończył się no właśnie takim happy endem dla Jana, ponieważ Jan w czasie tych 80 lat swojego rozwoju i funkcjonowania został wybitną postacią krakowską. Tak, ojciec nie osiągnął tych szczytów finansowych, o których marzył, i okazało się, że ten rozwój duchowy, którym poszedł Jan, doprowadził go do mistrzostwa i na koniec, już przed śmiercią, ojciec zaakceptował tę jego drogę, prosił go o przebaczenie i obaj panowie się spotkali tak duchowo pod koniec życia. Także tutaj mamy przykład tego, że ten bunt młodzieńca został po pewnym czasie przez ojca zaakceptowany i doceniony. Tak. Także jest to też bardzo ważne, myślę, prawda? I jeżeli można, jest pan Leszczyński z nami znowu, jeżeli można by było taki w związku z tym taki pomysł przedstawić, żebyśmy się spotykali jak najczęściej w Kętach, żebyśmy tutaj stałą sesję robili. Ja uważam, ja to obiecałem panu Kazimierzowi, bo za chwilę zabierzemy się problemem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja myślę, że ziemia kęcka nie tylko rodziła, ale i rodzi zacnych, szlachetnych ludzi, bo to jest ta ciągłość. To wiadomo, że każdy z nas jest ciągiem logicznym pokoleń. Przyjmuje się w filozofii wschodniej, że to jest co najmniej 7 pokoleń do tyłu i mamy wpływ na 7 pokoleń do przodu. Czyli jak wychowamy nasze dzieci, to one jeszcze będą oddziaływać co najmniej na 6 pokoleń, prawda? A my jesteśmy dziedzicami tych poprzednich 7 co najmniej pokoleń, jak nie od samego początku. Więc na pewno w nas, szczególnie tych ludzi, którzy tutaj są na ziemi kęckiej, są od dawna przywiązani, są dziedzicami Jana Kantego. I widać przy okazji, jaka myśl filozoficzna, że wykreował Kościół i zawód wykreował świętego Augustyna, świętego Tomasza i innych świętych, potem święty Tomasz More, prawda, Morus też, którego nasz Jan Paweł II wyświęcił i uznał za patrona wszystkich rządzących, prawda, który też był myślicielem, filozofem. Ale, drodzy państwo, ja też uważam, że w Kętach, Kęty zasługują na to, żeby tu odbywały się sesje, ale one się tak czy owak będą odbywały. Dlaczego? Bo jeżeli dzisiaj powołamy konstytuantę pod przewodnictwem pana Kazimierza Styrny, to siłą rzeczy będziemy co najmniej raz w roku tu się spotykać, żeby ta komisja, która się będzie zbierała, wypracuje zarys nowej konstytucji, która kiedyś tam będzie przegłosowana, żeby zdał relację z tych prac. Bo pamiętajmy, że sprawy komisji sejmowych w naszym Sejmie na Wiejskiej też są komisje i to jest prawidłowe, to znaczy formuła Sejmu Walnego polega na tym, że są sejmiki powiatowe ziemskie, które często organizują się jeszcze sejmiki tzw. generalskie, czyli sejmiki wojewódzkie, ale generalnie posłowie ziemscy uczestniczą w obradach Sejmu Walnego. W ramach tego Sejmu Walnego są, nie mówimy teraz o Senacie, są komisje, które zajmują się problemowo danymi tematami, bo nikt nie jest na tyle mądry, nawet ziemsko, żeby opracować konstytucję, prawda? Zresztą byłoby to bardzo partykularne, gdyby jakaś jedna ziemia opracowała konstytucję Polski. Natomiast trudno obradować w zespole 200, 300, 400 posłów nad jednym problemem. Bardzo ciężko, technicznie. W związku z tym robi się komisje, czyli małe grono osób, które, a szczególnie to jest 2-3 posłów, i reszta są eksperci. To znaczy są eksperci dobrani przez tych posłów, którzy się posiłkują tymi ekspertami, żeby opracować jakiś problem. Dlatego mamy Komisję Zdrowia, Konstytucyjną i wiele innych, prawda, spraw zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. I my powoli jako Sejm Walny będziemy wypracowywać tą samą, znaczy nie tą samą, bo to oni od nas to wzięli, bo tak było za czasów demokracji szlacheckiej. W związku z tym ten system partyjny na Wiejskiej, ta bolszewia, no, można powiedzieć, że przyjęła tą kulturę na szczęście prawną, bo to jest określona kultura prawna, z tym, że jeżeli tam decydują partyjni, to już nie ma żadnej kultury, ale sama formuła jest poprawna. Z tym, że niepoprawne jest to, że ci posłowie są zależni od partii. Natomiast u nas będzie Kazimierz Styrna jako bezpartyjny, będzie w formule właśnie reprezentował Sejm Walny jako poseł ziemi kęskiej
i będzie powoli, już dołoży to dziedzictwo swoje, które już opracował, czyli tą swoją konstytucję, obrabiał ją, żeby za rok zdać relację. I w tej konwencji ta ziemia kęska chyba zasługuje na to, poprzez patrona Jana Skrętego, żeby zajmować się konstytucją Polski. Gdybyśmy się, nie wiem, czy Państwo zrozumieliście mnie, bo jeżeli nie, to pewnie widzowie też nie zrozumieli. Inaczej mówiąc, tu będą obrady zawsze i tylko i wyłącznie poświęcone prawdopodobnie tylko problematyce konstytucyjnej, bo tak sobie życzył Jan Kanty. Czyli tu będą sesje dotyczące konstytucji, żeby się nie rozdrabniać, prawda? Pełna zgoda. Jest zgoda na to? Jeżeli jest zgoda, to inaczej się zrobi. Kto jest przeciw? Jeżeli nie ma sprzeciwu, to przyjmuje tak zwaną aklamację, to znaczy, że wszyscy się na taką koncepcję zgadzają. W związku z tym już teraz jakby zwołuje, prawda, możemy przyjąć, że to będzie trzecia na przykład orientacyjnie, bo oczywiście mogą być wydarzenia, święta na przykład wielkanocne są ruchome. Można przyjąć, że to będzie zawsze 2 lub 3 tygodnie po Wielkiej Nocy. To też ma pewne znaczenie, bo my uważamy, że Polska musi zmartwychwstać, prawda? Wiadomo, że jest oktawa, więc w tej oktawie nie będziemy obradować, ale po oktawie jest pierwsza, czyli druga sobota po Wielkiej Nocy, czyli święto to będzie Sejm, data ruchoma. Druga sobota po Wielkiej Nocy powinny być zawsze obrady do skutku, bo to jest Sejm konfederacyjny, do takiego skutku, aż ta konstytucja nie będzie uchwalona. Czyli tak długo, jak nie uchwalimy nowej konstytucji, co roku będą tu obrady Sejmu Walnego w formule tak zwanej konstytuanty. To znaczy, my zwołujemy Sejm Walny, ale pojawia się konstytuanta. To jest taki organ, czyli taka komisja specjalna, organ, który opracowuje zarysy konstytucji i ona nam zdaje relacje, prawda? My mówimy nie w tym kierunku, w tamtym kierunku i proszę iść, tego nie akceptujemy, to akceptujecie, pracujcie dalej. Konstytucja oczywiście jest dosyć długa, są pewne prawa kardynalne, na przykład prawa wyborcze, na przykład czy wybory mają być jawne czy tajne, czy proporcjonalne, czy jednomandatowe i tak dalej, prawda? Okręgi i tak dalej, to wszystko trzeba mniej więcej Sejm to ma ustalić, te zasady kardynalne, a rozwój już potem przez konstytuantę. Chodzi o to, żebyśmy, proszę. W sprawie konstytucji ja chciałam powiedzieć, że nadal obowiązuje konstytucja z 1935 roku, ponieważ nigdy nie została uchylona. A więc ten akt prawny jest ważny. To znaczy, jest taka zasada, od razu Panie powiem, my wychodzimy się z cywilizacji, to jest pewien problem. Ja też tak uważam, że prawa na przykład incompatibilitas, czyli z 1505 roku, czyli rozdzielności, że można zajmować tylko jedno stanowisko publiczne i tak dalej, obowiązują. Jest też tego zdania. Natomiast jest pewien taki problem innej natury, to znaczy Rzymianie mieli takie powiedzenie rzymskie, że prawo nowe deroguje stare. To znaczy, że zasada, a my wchodzimy się w kultury łacińskiej, rzymskiego prawa, czyli prawo rzymskie mówiło tak, jeżeli ktoś ustala nowe prawo, to domniemywa się, że stare nie obowiązuje, jeżeli tak się przyjmuje. Natomiast teraz jest problem, czy konstytucja kwietniowa i te wszystkie konstytucje były po prostu były uchwalane właściwie. No, ja śmiem twierdzić, że nie do końca. No, drodzy Państwo, bolszewicy sobie ustawili sam Sejm, prawda, i to Sejm decydował, tak? Nie wiem, czy było nawet referendum w sprawie konstytucji, więc to jest było, no ale to wiadomo, jak to było. Natomiast, bo to referendum, to wszystko było sfałszowane, pewnie referendum, czyli to referendum konstytucyjne też było sfałszowane, więc jest pewna reprezentacyjność. To referendum było takie, że nie zachowano podstawowej zasady demokracji, nie było większości. Aha, nie było większości. Tak. Przynajmniej gdy jest większość, tak, przejmuje. Czyli mniejszość przejęła. Czyli mniejszość ustaliła, że konstytucja jest ważna. No problem w referendach jest to, że z reguły jest 30%, nawet w Szwajcarii bierze udział w referendach. Ale nie wiem, czyście mnie, drodzy Państwo, zrozumieli. Natomiast my musimy dopiąć do takiej, żeby nie było nic do zarzucenia naszej konstytucji. Znaczy, żeby się my dążymy do tego, żeby Sejm Walny zjednoczył się z Sejmem na Wiejskiej. Żeby był jeden Sejm, bo tamten Sejm jest według nas uzurpatorski. On wywodzi się z ruchu partyjnego, o czym tu będziemy dzisiaj mówić. I on nie ma żadnej legitymacji. Według nas. Nie ma żadnej legitymacji. Pierwsze, co zrobili zresztą bolszewicy, to nie uznali konstytucji kwietniowej. Oni w 1944 roku taka uchwała KRN-u zapadła, że oni nie uznają konstytucji kwietniowej, nie uznają. 3 osoby nie uznają konstytucji, bo cały ich Sejm to był, oni ustawę wydawali jako komisja, komitet KRN, prawda? Wydawali ustawy 3-osobowe. Tak. Więc to była pseudo-Sejm, sam początek założycielski, ale my o tym dzisiaj będziemy mówić, był tragiczny. Natomiast ja mówię, nie rozdzielajmy na razie włosa na czworo. Niech Pani dokończy to, bo chciała Pani coś tak, powiedzieć. Tak, bo ważne jest przywrócenie ciągłości z II Rzeczpospolitą. Z tego powodu, że
po prostu odszkodowania wojenne, które się Polsce należą od Niemiec i ta sprawa nie jest podnoszona. Zauważcie Państwo, zarówno w PRL-u nie była podnoszona, jak i nie jest podnoszona w PRL-BIS. I na podstawie przywrócenia ciągłości z II Rzeczpospolitą Polska te roszczenia od Niemiec może postawić jako ważne. Zażądać. A do tego może wprowadzić prezydenta z uchodźstwa, bo prezydent Kaczorowski nie był ostatnim prezydentem. Ostatnim prezydentem jest Juliusz Nowina-Sokolnicki, a obecnie mamy wakat na urzędzie prezydenta. To jest ta druga linia rządu londyńskiego. A z której to wynika? Pani powoła się na książkę, jako przypis byśmy powiedzieli. Książkę, wystarczy podać, z jakiej, która strona, której książki. Każdy to może jest prezydent i rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie pod redakcją Zbigniewa Rutkowskiego. Wydane? Poznań 2001. Dobrze. I strona? I na stronie 51 jest ta linia prezydent Raczkiewicz, Zalewski,